Przecież przez wieki krwią znaczysz drogę, stał to od ciebie i ból. Już niesiesz ciężki, kochasz duszy Twoje. O Jezu Chryste, nasz Król, gloria Tobie, gloria Twojemu. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Usiądźmy. Drogi księże arcybiskupie, czcigodni księża asystenci, przedstawiciele akcji katolickiej, druhny i druhowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Po raz kolejny gromadzimy się w Przemyskiej Katedrze w Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, aby publicznie wyznawać, że Jezus jest również Panem każdego z nas. Jezus mówi: gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. W dzisiejszym świecie pełnym przeciwności i zagrożeń dla młodego człowieka powinien on kształtować się na dojrzałego katolika oraz obywatela. Dlatego też dziś 58 kandydatów złoży przyrzeczenie, aby w szeregach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży formować siebie i działać na chwałę Bożą oraz swoim życiem głosić Królestwo Chrystusowe. Krzyż zastępowego przyjmie dziś 11 kandydatów, którzy po 10-miesięcznych przygotowaniach gotowi są nie tylko formować siebie, ale także innych członków stowarzyszenia, otrzymując posłannictwo do pracy w oddziałach. Jan Paweł II powiedział: nie wstydźcie się waszych ideałów, wręcz przeciwnie, głoście i brońcie ich. Liczy na was Chrystus, liczy na was Pani Jasnogórska, liczy na was Kościół, liczy na was Polska, właśnie jako KSM. Abyśmy byli gotów, musimy być napełnieni Duchem Świętym, którego otrzymujemy przy ołtarzu Chrystusowym. Dlatego prosimy Cię, księże arcybiskupie, o przewodnictwo w tej mszy świętej.
Drodzy bracia i siostry, wspomniany przed chwilą święty Jan Paweł II zaproponował Kościołowi Świętemu tajemnicę światła. Trzecia tajemnica światła to głoszenie Chrystusa, głoszenie Królestwa Chrystusowego. Tego Królestwa, które czcimy dzisiaj, uprzedzając jutrzejszą uroczystość, tego Królestwa, które jest w sposób szczególny obchodzone przez członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Modlimy się w intencji i Akcji Katolickiej, i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, aby, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, dobrze odpowiedzieli na to wezwanie, jakie niosą współczesne czasy. Jan Paweł II, wprowadzając tajemnicę o głoszeniu Królestwa Bożego, jednocześnie połączył tę tajemnicę z nawróceniem, bo jedno z drugim jest bardzo związane. Stąd też na początku mszy świętej, którą ofiaruje dobremu Bogu w intencji Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej archidiecezji, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze niewierności. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, Królowi Wszechświata. Spraw, aby całe stworzenie wyswobodzone z niewoli grzechu Tobie służyło i bez końca Ciebie chwaliło. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z drugiej księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: oto my jesteśmy kości twoje i ciało. Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele Izraela i Pan rzekł do ciebie: ty będziesz pas mój lud Izraela i ty będziesz wodzem nad Izraelem. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do Hebronu i zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem. Oto słowo Boże. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w bramach twoich, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do niego wstępują pokolenia pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana.
Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą. Przez Niego i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża. Oto Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli on jest Mesjaszem, wybrańcem Bożym. Szydzili z niego i żołnierze. Podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czy ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz,
chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Oto słowo Pańskie. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas pod władzę ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim z księdzem prałatem Józefem, asystentem akcji katolickiej archidiecezji przemyskiej, i księdzem Krzysztofem, asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Drodzy członkowie akcji katolickiej, w sposób szczególny pozdrawiam prezesów i prezeski, którzy otrzymali nominację, życząc im Bożego błogosławieństwa w tym trudzie formacyjnym, trudzie pracy akcji katolickiej w naszej archidiecezji. Drodzy członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, zwłaszcza z tymi duchami, którzy złożą dzisiaj ślubowanie. Drodzy radiosłuchacze naszego archidiecezjalnego Radia Fara, dzisiejsze drugie czytanie zaczerpnięte z listu do Kolosan jest piękną katechezą, którą przeprowadza wobec nas święty Paweł Apostoł. Katecheza świętego Pawła to ukazanie dzieła zbawienia, które zostało dokonane przez Chrystusa, które zostało zaplanowane od samego początku, po upadku pierwszych rodziców. W tej katechezie dowiadujemy się po raz kolejny, że odkupienie dokonało się przez Jezusa Chrystusa i że jest łaską, że jest darem otrzymanym od Pana Boga. To odkupienie polega na tym, by włączyć nas do Chrystusowego Bożego Królestwa i że ceną odkupienia, co szczególnie brzmi mocno w roku C, który aktualnie przeżywamy, kiedy czytamy Ewangelię o Chrystusie rozpiętym na krzyżu. Bo ceną odkupienia, ceną wprowadzenia nas do tego Królestwa jest krzyż. Naszym zadaniem jest korzystanie z tego zaproszenia, które wystosował wobec nas sam Pan Bóg. Naszym zadaniem jest włączenie się do tego Królestwa, które dzisiaj przedmiotem naszej refleksji. Tak rozumiał to święty Paweł, tak rozumieli to także święty Piotr, inni apostołowie i uczniowie Chrystusa, którzy przez 2000 lat istnienia chrześcijaństwa głoszą to Królestwo i uczą nas, by na nowo powtarzać: przyjdź Królestwo Twoje. Apostołowie z Piotrem i Pawłem na czele chcieli przybliżyć ludziom to, co tak pięknie nazwał dzisiaj święty Paweł w swoim liście udział świętych w światłości. To dlatego od 2000 lat trwa ewangelizacja. To, o czym wspomniałem na początku, czyli głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Z tej ewangelizacji korzystali i korzystają pojedynczy ludzie, ale całe narody, także i nasz naród, korzystają także i kontynenty. Święty Paweł, jak wiemy dobrze, przeżył trudną drogę do głoszenia tego Królestwa, bo sam na początku zwalczał to Królestwo. Można powiedzieć językiem dzisiejszej Ewangelii Świętej, że szydził z tego Królestwa, szydził z Chrystusa, szydził z uczniów Chrystusa. Głoszenie Królestwa Bożego nie było łatwe w ciągu tych dwóch lat.
Dlaczego tak jest? Dlaczego to Królestwo Boże także dzisiaj budzi sprzeciw? Bo Królestwo to jest inne od istniejących w czasach współczesnych Chrystusa i od tych królestw, które dzisiaj różnie się nazywają, ale także są jakby atrakcyjne dla nas. Różni się szczególnie tym, że jest inny cel Królestwa Chrystusowego od tych celów, które stawiają przed sobą Królestwa współczesnego świata. Inne są także metody, które stosuje Chrystusowe Królestwo, a inne metody, które stosują współczesne państwa czy współczesne Królestwo. Ono przerasta nasze wyobrażenie. To dlatego Chrystus, mówiąc o Królestwie Bożym, tak często posługiwał się przypowieściami, ukazując misterium tego Królestwa. To Królestwo nie mieści się w naszych ludzkich kategoriach. On wiele razy mówił, jako założyciel tego Królestwa, nie wzywał do buntu przeciwko państwom istniejącym współcześnie. Nie wzywał do buntu, czego się zresztą spodziewali niektórzy jego uczniowie, przeciwko znienawidzonym Rzymianom. Nawet mówił o tym, żeby płacić podatek, bo to, co cesarskie, należy się oddać cesarzowi, a to, co boskie, boskiemu. Ale nie wypaść się królestwa, które głosił. Podczas pamiętnego przesłuchania u Piłata mówił, że jestem królem, ale królestwo moje nie jest z tego świata, bo gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się o mnie. Ja przyszedłem po to, aby dać świadectwo prawdzie, bo królestwo Chrystusa to królestwo sprawiedliwości, miłości, pokoju, królestwo prawdy. A jego tronem był krzyż, a koroną nie złota czy srebrna korona, ale korona cierniowa. Chrystus w tym swoim nauczaniu spotkał się z niezrozumieniem, ale zauważmy, że nawet wrogowie w osobie Piłata uznali jego niewinność. Nie znajduje winy w tym człowieku, ale z drugiej strony umieścił szyderczy napis na krzyżu. Chrystus przeżył swoistego rodzaju poniżenie, jak to święty Paweł w liście do Filipian pisze, kenozę, wyniszczenie po to, aby być wywyższony, aby być ukoronowany, by być posadzony po prawicy Ojca. To On wprowadził pokój przez krew swego krzyża. Z tego pokoju, z tego królestwa pierwszy, to paradoksalne, skorzystał przestępca, dobry Łotr, patron naszej przemyskiej archidiecezji. W tej Ewangelii dzisiejszego dnia, która jest w jakiś sposób tragiczna, bo ukazuje ludzi szydzących z Jezusa, ukazuje współwiszącego Łotra, też szydzącego z Jezusa. W tej Ewangelii dzisiejszej jest jednak element bardzo pocieszający, ten mianowicie, że dobry Łotr skorzystał z zaproszenia do królestwa, że także tłumy ludzi, które były świadkami tego, co wydarzyło się na Kalwarii, odchodziły, w pewnym sensie nawracając się, bo jak mówi ewangelista dnia dzisiejszego, bijąc się w piersi. Taki jest nasz król, drodzy bracia i siostry, niepozorny, jako dziecko, jako syn cieśli, jako ten, kto jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. I takiego króla głosił święty Paweł, apostołowie i uczniowie, takiego króla mamy głosić także i my. Podobnie jak w przypadku związanym z nauczaniem Chrystusa, i dzisiaj są przeszkody w propagowaniu tego królestwa. I ma rację święty Piotr, mówiąc, że szatan, jak lew ryczący, krąży, szukając wokół kogoś, kogo by mógł pożreć. Historia 2000 lat chrześcijaństwa to splot z jednej strony czasów wspaniałych, świętych, to splot wydarzeń pełnych sukcesów, ale także i problemów i przeszkód, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie. Zauważamy i bolejemy nad tym, że dzisiaj są ludzie, którzy szydzą z Jezusa, bo szydzeniem Jezusa jest współczesna apostazja, jest zerwanie z wiarą, z przykazaniami. Jest postawa polegająca na stwierdzeniu, może niewerbalnym, ale stwierdzeniu takim faktycznym, zgrzeszyłem i cóż mi się stało. Współczesny człowiek to bardzo tragiczne, potrafi, mimo już 2000 lat chrześcijaństwa, szydzić z Chrystusa i z Jego Królestwa, podobnie jak jeden ze współukrzyżowanych.
Szydzenie z Królestwa Chrystusa to spektakularne występowanie z Kościoła. To wypisywanie się z katechezy, to propagowanie usunięcia katechezy ze szkoły, czy ograniczanie katechezy. Szydzenie z Chrystusa to łamanie przysięgi danej drugiej osobie w sakramencie małżeństwa. To chęć poprawiania nauki Chrystusa, to chęć zmiany Ewangelii, przynajmniej w niektórych jej częściach. Szydzeniem Jezusa jest zarzut, że Kościół jest zacofany, bo nie idzie z duchem czasu, nie głosi rozwodów, nie prowadza rozwodów. Szydzeniem z Chrystusa jest agresja wobec dzieci nienarodzonych. Te zarzuty są bardzo przykre, są bardzo bolesne. A Kościół, jak wiemy, nie chce, bo nie może zmieniać przykazań. Nie może osłabiać wymagań Ewangelii. Owszem, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy ludźmi słabymi i grzesznymi, że popełniamy błędy, ale jak mówi stare porzekadło, ludzką jest rzeczą upaść, a szatańską jest trwać w upadku. Co mamy w efekcie? Tak bardzo skomplikowany świat. Świat, który można porównać do kolosa stojącego na glinianych nogach. Kolosa, który szczyci się różnymi osiągnięciami, bezsprzecznie wielkimi osiągnięciami, ale jakże często są to osiągnięcia wybudowane na piasku. Oczyma naszej wiary więc, drodzy bracia i siostry, patrzymy na Chrystusa przybitego do krzyża, na Chrystusa, który w Eucharystii będzie przedmiotem naszej adoracji, który przyjdzie do nas w Eucharystii. Patrzymy na Chrystusa, który nauczył nas wołać w tej modlitwie, którą także powtórzymy w dzisiejszej mszy świętej przed Komunią Świętą, modlitwie Ojcze Nasz. Będziemy wołać: przyjdź Królestwo Twoje. Kiedy ono przyjdzie w naszym życiu? Kiedy przyjdzie w Ojczyźnie? Kiedy przyjdzie w świecie? Kiedy będziemy żyć według ośmiu błogosławieństw? Gdy będziemy za czynem, gdy pójdziemy za natchnieniem Ducha Świętego? Zauważmy w tym kończącym się roku duszpasterskim, kiedy podejmujemy refleksję nad życiem mocy Bożego Ducha, że Pan Jezus, rozpoczynając swoją publiczną działalność, przyjmując chrzest w rzece Jordan, został namaszczony Duchem Świętym i że w ten sposób objawiła się tajemnica Trójcy Świętej i że został potwierdzony jako Syn Boży, jako Król, jako Zbawiciel. Nie ulegajmy, drodzy bracia i siostry, pesymizmowi, nie zajmujmy postawy opuszczonych rąk. Widząc problemy, traktujmy je jako znaki czasu, ale także jako okazję do tego, aby się razem zjednoczyć i rozwiązywać te problemy. Do tego rozwiązywania problemu są różne drogi. Można podejmować różne drogi, a jedną z nich jest przynależność do akcji katolickiej, do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Swego czasu, kończąc wizytację kanoniczną, pisząc protokół wizytacji kanonicznej, na zakończenie tego protokołu pisałem takie zdanie: dziękuję za już i proszę o jeszcze. Możemy powiedzieć, że dziękujemy jako cała archidiecezja, dziękujemy za już, za te wiele spotkań w strukturach akcji katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. To wielkie dzieło, które zostało dokonane w ostatnich latach z inicjatywy księdza arcybiskupa Józefa i księdza prawata Józefa. Dziękujemy za te wszystkie trudy związane z tworzeniem struktur akcji katolickiej w archidiecezji przemyskiej. Dziękujemy za to, że akcja katolicka formowała swoich członków, że przybliżała znajomość Ewangelii, przybliżała znajomość nauki Kościoła i że, co zauważyć można, w ostatnich latach tak bardzo wytrwale wspierała wysiłek duszpasterski Kościoła w Polsce, realizując założenia programowe i realizując swoją formację w łączności z programem duszpasterskim Kościoła w Polsce. Dziękujemy członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i poprzednim asystentom i obecnemu za to, że stwarzają okazję dla młodzieży po to, aby byli gotowi w służbie Bogu, Ojczyźnie,
służbie samemu sobie. Potrzebujemy do spełnienia swoich zadań wiele mocy Bożej, wiele mocy Ducha Świętego i odwagi. Bo nie chodzi w naszym życiu o jakieś tanie kompromisy. Chodzi o to, abyśmy umieli bronić prawdy, abyśmy byli nowymi apostołami, współczesnymi apostołami w tym świecie, który jest owszem trudny, ale który jest naszym zadaniem, by go ewangelizować, przemieniać. Trzeba uczyć się zabierać głos w ważnych sprawach. Trzeba uczyć upominać się o swoje prawa jako ludzi wierzących. Trzeba być przede wszystkim apostołem, słowem i przykładem osobistego życia. Chciałbym na zakończenie zacytować słowa naszego wielkiego biskupa, świętego Józefa Sebastiana Pelczara, o którym trzeba pamiętać, że kiedy jeszcze nie było akcji katolickiej, na początku XX wieku razem ze świętym też dzisiaj Józefem Bilczewskim założyli w odpowiedzi na encyklikę Leona XIII Rerum Novarum Związek Katolicko-Społeczny, który można słusznie nazywać jakby zapowiedzią obecnej akcji katolickiej. Święty Józef Sebastian Pelczar w Krakowie bardzo dawno temu, bo w 1878 roku, mówiąc o Królestwie Chrystusa, powiedział zdanie, które niech będzie zwieńczeniem naszych refleksji. Jezus zdobywa sobie Królestwo w duszach. Czyni to zaś tym sposobem, że jest światłem wewnętrznym i nauką Kościoła oświeca. Łaską sakramentu chrztu i pokuty odradza, po czym przychodzi do nich jako pokarm duchowy i źródło żywota, a tym samym staje się ich Panem, życiem i ich Królem. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który z Ojcem i Synem spełnił, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych. Za chwilę grupa 58 kandydatów na członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej archidiecezji złoży swoje uroczyste ślubowanie. Proszę o odśpiewanie hymnu w postawie stojącej. Przeciw nam któż, On jest najwyższą siłą.
księżyc znój i stromość dróg, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Sztandarem naszym będzie krzyż, co Ojcu wiódł do chwały, i na spowiedzie także wzwyż, gdzie buja orzeł biały. Ojczyźnie spłaci święty dług, tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Uchwała Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej z dnia 9 listopada 2019 roku dotycząca przyjęcia nowych członków. Do przyrzeczenia dopuszcza się następujące osoby. Z oddziału Bliznę Jakub Skiba. Jestem. Z oddziału Brzuza Królewska Magdalena Buszta. Jestem. Joanna Grabasz. Jestem. Patrycja Grabasz. Izabela Mołdoch. Anna Turczyn. Oliwia Wiatr. Wiktoria Włodarczyk. Mateusz Zygmunt. Jestem. Z oddziału Dubiecko Mikołaj Brzozowski. Jestem. Anna Darasz. Mariola Grzegorzak. Katarzyna Kamińska. Anna Młynarska, Marzena Olejarska, Anna Turek. Z oddziału Dukla Robin Brożyna, Bruno Wrzecionko. Z oddziału Grzegorzówka Wulka Weronika Kusz, Gabriela Sumara. Z oddziału Chumniska Mateusz Czubski, Gabriela Chydzik, Jarosław Janusz, Martyna Korfanty, Karolina Sokalska, Katarzyna Cecuła. Z oddziału Chyżne Ewelina Kuk, Sławomir Telesz. Z oddziału Jarosław Chrystus Król, Joanna Kosteczko. Z oddziału Jedlicze Julia Słabniak, Kamila Uliasz. Z oddziału Jodówka Patryk Dragan, Amelia Fudali, Amadeusz Fudali, Natalia Głowacz, Aleksandra Kolasa, Natalia Kraśniak, Kinga Pieszko, Gabriela Sochacka, Szymon Superson, Martyna Superson, Aleksandra Zając. Z oddziału Krosno przy parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego Kornel Galant, Jadwiga Gorczyca, Jagoda Habrat, Dominik Kut, Ada Lawera, Zuzanna Patejko, Jakub Pelczar, Mateusz Prajznar. Z oddziału Krościenko Wyżne Natalia Fal, Kornelia Marszałek. Z oddziału Łańcut Kacper Cichoń. Z oddziału Łęki Dukielskie Kamil Kielar, Karolina Ryczak, Dawid Szpiech. Z oddziału Nienadowa Sylwester Binko. Z oddziału Sieterz Kamil Dyrkacz. Pytam każdego z was, druhu i druhno, czy jesteś gotów kochać Boga, szerzyć Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swojej rodzinie i w swoim środowisku? Służyć czynnie Kościołowi i Ojczyźnie. Kształtować swój umysł, swą wolę, swe serce. Szanować swą godność, być prawym i czystym. Pracować chętnie, cudzą pracę szanować i dążyć do sprawiedliwości społecznej. Szerzyć chrześcijańską kulturę życia, być uprzejmym, koleżeńskim i bliźnim chętnie pomagać. Spełniać sumiennie obowiązki, być karnym i posłusznym. Dbać o zdrowie i rozwój fizyczny, nie nadużywać napojów alkoholowych, ani nie używać innych środków odurzających. Być gospodarnym, oszczędnym, szanującym cudzą własność. Być stałym w przekonaniach i wytrwałym w działaniu. Nieść pogodę ducha w swoje otoczenie. Sztandar wystąp do przyrzeczenia. Droga młodzieży, jeśli jesteście gotowi podjąć się zadań wynikających z przynależności do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, powtarzajcie za mną słowa przysięgi. Ja uroczyście przyrzekam. Ja uroczyście przyrzekam. Pracować nad sobą. Pracować.
aby móc całym życiem, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Czynić dobro ludziom. Czynić dobro ludziom. Być dobrym członkiem. Być dobrym członkiem. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład miłości i ofiary i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali w Duchu Świętym. Obdarz hojnie błogosławieństwem tych wiernych, którzy ochotnie poświęcają się, aby służyć Bogu i Ojczyźnie, stanowiąc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Niechaj w pilnych potrzebach, z całej duszy i ze wszystkich sił wiernie służą Tobie, który jesteś obecny w naszych bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Po przyrzeczeniu. Jezu Chryste, Królu i Głowo Kościoła, otaczaj opieką cały Kościół, papieża, biskupów, kapłanów, a szczególnie obecnych pośród nas, arcybiskupa Adama, diecezjalnego asystenta Akcji Katolickiej księdza prałata Józefa, diecezjalnego asystenta Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży księdza Krzysztofa oraz wszystkich asystentów parafialnych oddziałów, aby ich posługa pełna mocy Ducha Świętego przybliżała nadejście Twojego Królestwa na ziemi. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Królu Wszechświata, powierzamy Ci wszystkie narody świata, aby wspólnym wysiłkiem budowały na ziemi prawdziwy pokój i zgodę i Ciebie uznawały jako jedynego Króla. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Królu i Prawodawco Najwyższy, miej w opiece naszą Ojczyznę oraz wszystkich sprawujących władzę, aby w Tobie widzieli wzór do naśladowania, a w swych działaniach liczyli się z prawem Bożym i dobrem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Królu, pod którego sztandarami mamy zaszczyt służyć, zawierzamy Ci Akcję Katolicką i Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, aby wszyscy członkowie, pogłębiając swoje życie religijne, stawali się coraz bardziej wiarygodnymi świadkami Królestwa Bożego w życiu rodzinnym i społecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Jezu Chryste, Królu wieków nieśmiertelny, polecamy Ci naszych bliskich zmarłych, zmarłych członków Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz tych, którzy polegli w obronie naszej Ojczyzny, aby mogli dołączyć do chórów anielskich w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, Królu, którego królestwu nie będzie końca, wspieraj nas, abyśmy, uznając Ciebie za Króla naszych serc, przyczynili się do budowania Królestwa Prawdy i Życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Ciebie prosimy. Bądź uwielbiony, Boże, za to, że uwolniłeś nas spod władzy ciemności i włączyłeś do Królestwa swego umiłowanego Syna. Niech Jego orędownictwo wyjedna potrzebne dary wszystkim, których Tobie polecamy. Bo Twoje jest Królestwo i potęga, i chwała na wieki wieków.
człowiek obdarowany przez Boga staje przed Nim ze swoimi darami. Kwiatami wyrażającymi piękno i nowe życie. Chlebem, owocem ludzkiej pracy, trudu i znoju. Odznakami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, wyrazem organizacyjnej i duchowej przynależności do stowarzyszenia. Darami materialnymi zebranymi przez członków akcji katolickiej w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym, 20 000 złotych, które zostaną przeznaczone na budowę kolejnej studni w Afryce. Chlebem eucharystycznym, byśmy stali się chlebem dającym miłość. Winem i wodą, by ogarnęła nas przyjaźń i miłość, a Jezus stał się dla nas źródłem. Przyjmij, Panie, nasze dary, które ufnie powierzamy Tobie. Thank you.
módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, składamy Tobie ofiarę pojednania i pokornie Cię błagamy, aby Twój Syn udzielił wszystkim narodom darów jedności i pokoju, który żyje i króluje na wieki wieku. Pan z Wami. W górę serca znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty namaściłeś olejem wesela jednorodzonego Syna Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa, na wiekuistego kapłana i króla wszechświata, aby dopełnił tajemnicy odkupienia rodzaju ludzkiego, ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża, jako niepokalaną ofiarę pojednania. I aby poddawszy swej władzy wszystkie stworzenia, przekazał nieskończonemu majestatowi Twojemu wieczne i powszechne królestwo. Królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia, chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając,
łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Józefem Sebastianem, błogosławionym Janem Wojciechem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze
Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.
życie swe na krzyżu odda, a w znaku chleba z nami pozostałeś i dla nas chce. Zbliżam się w pokorze i bliskości swej. Wielbię Twój majestat, skryty w hostii. Obie dziś powierzę, serce daję swe. O, utwierdzę. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas posiliłeś chlebem dającym życie wieczne. Spraw, abyśmy z radością byli posłuszni Chrystusowi, Królowi Wszechświata i mogli z Nim żyć bez końca w Królestwie Niebieskim, który żyje i króluje na wieki wieku. Uchwała Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej z dnia 9 listopada 2019 roku w sprawie nominacji członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży na zastępowych. Zastępowymi ustanawia się następujące osoby: Jakub Skiba, Gabriela Chydzik, Katarzyna Cycuła, Joanna Kosteczko, Amelia Fudali, Natalia Głowacz, Natalia Kraśniak, Gabriela Sochacka, Szymon Superson, Aleksandra Zając, Kacper Cichoń. Droga młodzieży, waszym zadaniem będzie troska o realizowanie programu formacyjnego, prowadzenie spotkań w zastępach i kształtowanie młodszych kolegów w duchu chrześcijańsko-patriotycznym. Czy jesteście gotowi podjąć się tego zadania? Teraz nastąpi poświęcenie krzyży związanych z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Odznak. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, racz pobłogosławić te krzyże i odznaki, aby stały się źródłem zbawienia ludzi. Niech utwierdzają wiarę, pomnażają dobre czyny, pocieszają w cierpieniach i przyczyniają się do zbawienia dusz. Niech strzegą i bronią przed złem. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Ekscelencjo, księże arcybiskupie, księże asystenci Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, drodzy członkowie tych organizacji. Świat nas potrzebuje jako świadków. W mocy Bożego Ducha w kończącym się roku liturgicznym formowaliśmy się, aby życiem z wiary dawać świadectwo wierności Bogu, czyli przyznawać się do Niego w każdej sytuacji. Duch Święty mobilizuje do postawy apostolskiej, owocując miłością, radością, pokojem, cierpliwością, gorliwością, dobrocią, mądrością, łagodnością, wiarą, skromnością, wstrzemięźliwością i czystością, czuwaliśmy, aby Jezus w naszym życiu mógł przyjść, a nie przejść. Wszystko, co potrafimy i posiadamy, jest darem Bożym. Człowiek jest współtwórcą o tyle, o ile towarzyszy mu wzrost. Autentyczna miłość to dawanie siebie w darze. Wyjątkowym darem jest kapłan, przyjaciel Boga i człowieka. Święty Jan Paweł II o powołaniu do kapłaństwa tak mówił. Kapłaństwo jest wielką łaską, do której nikt nie może sobie rościć prawa. Jest tajemnicą spotkania dwóch wolności. Wolności Boga, który powołuje, i wolności człowieka, który odpowiada na to powołanie. Czcigodni kapłani, w roku tak wielu doświadczeń my, świeccy członkowie Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dziękujemy wam za dar waszego kapłaństwa. Dziękujemy za niestrudzoną obecność, życzliwość, dar modlitwy, za godziny w konfesjonale, za towarzyszenie nam w pracy apostolskiej. Życzymy wam, byście wspierani naszą modlitwą i napełnieni mocą Bożego Ducha szli przez życie, głosząc niestrudzenie Ewangelię. Na naszą drogę wierności Bogu i poszukiwania własnej świętości potrzebujemy sił, które chcemy czerpać z Bożego błogosławieństwa. Dlatego dziękując za ofiarę mszy świętej, prosimy o błogosławieństwo dla nas i dla naszych dzieł, byśmy słuchając, poznając i medytując Słowo Boże, stawali się świadkami Boga, który jest miłością i miłosierdziem. Drodzy bracia i siostry, kończy się nasza uroczystość. Ona była szczególna, piękna, przez to, że napełniliśmy Bazylikę Archikatedralną swoją modlitwą, swoją obecnością. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim duszpasterzom, którzy tak licznie przybyli na to spotkanie, niezwykłe Wigilię Uroczystości Chrystusa Króla. Dziękuję także za to trwanie przy Akcji Katolickiej i przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. To wielka szansa, wielka siła Kościoła, które nie wolno nam zmarnować. Na pewno to, co mówiłem w czasie homilii, bardzo ważnym wyzwaniem dla nas jest to, aby podjąć nowy program duszpasterski związany z Eucharystią. 3-letni program Eucharystii ma jakby uświadomić nam to, że Kościół staje się przez Eucharystię, żyje z Eucharystii. Więc bardzo też proszę o to, aby nasze wysiłki były związane, wysiłki formacyjne, były związane z pogłębieniem spojrzenia na Eucharystię. Bardzo się cieszę, że jest nas tak wielu, że tak wielu nowych prezesów i pan prezesek podjęło nowe wyzwanie. Ciągle to samo, ciągle nowe. Jakie jest wyzwanie poza tym, co mówiłem w czasie homilii, to bardzo modliłem się i proszę o to, aby pomóc tym
kołom, tym stowarzyszeniom, które kiedy się zawiązały, trochę są teraz uśpione, a jest ich sporo, bo około, jak ksiądz prawda mi szepnął, przed około 50. Może właśnie przez was, drodzy siostry i bracia, przez osobiste kontakty, płyniecie na to, żeby te struktury parafialne na nowo zaczęły żyć i chętnie, jak Pan Bóg pozwoli, podpisze następnych 50, żeby była taka liczba pełna, czy więcej jeszcze, czy żeby w każdej parafii to takie marzenie jeszcze świętego Józefa Sebastiana jest ciągle przed nami do zrealizowania. Podobnie też chętnie pobłogosławię nowych druhów i druhny, nowe oddziały parafialne, żeby było więcej niż 30. To jest też wyzwanie dla nas już pasterzy, no i dla samej młodzieży, bo są piękne przykłady, że nawet młodzież potrafi zmobilizować kolegów, koleżanki, by stworzyć taką czy inną wspólnotę wiary, bo właśnie o to chodzi, by umacniać wiarę. Wszystkim bardzo dziękuję. Już nie będę przedłużał, bo i tak zeszło, półtorej godziny przeszło. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otacza blaskiem potęgi i chwały. Coś ją osłania tarczą swej opieki. Na Twe władne